Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Syndicate. Przepraszam, że tyle nie było Assassina. FIFA mocno wciągnęła, wiadomo przez kogo. Znaczy teraz przez tego osobnika FIFA przez jakiś czas nie będzie. Można podziękować panu Arjenowi Robenowi, który wszedł w szeregi mojego składu i w ciągu trzech spotkań strzelił już 5 bramek. Przecież to jest bestia. Przecież to jest łysa, chodząca, biegająca, kopiąca, popychająca bestia. No kurde, żyć nie kochać. Pozdrowienia dla pani nauczycielki od niemieckiego. Przybić piątkę na chillaucie można zacząć przygody panią Ivy. Tak, teraz będziemy grać Ivy. Ostatnio był Jacob. O, przyszli moi kumple. Tak. Musiałem chwilę pograć w Assassina, żeby odświeżyć sobie pamięć, bo z 2 tygodnie nie grałem jak nic. Okej, okay, pan Aberline. Okej, okay, gramy. To jest misja oczywiście fabularna, żeby nie było. I mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, jak i całą grę. Big Ben. W chuj. Duży. Expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, I will be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Czy jest to jest misja bardziej dla siostry? Jak to mamy po cichutku robić? Mam nadzieję, że będę siostrunią sterował. Dobrze, jest, jest siostrunia. O, mamy punkt umiejętności. Boże, pomyliło mi się, chciałem umiejętności. I co możemy jej zaaplikować? Za zdolności. O, może bardziej tutaj jeszcze. A weźmy tego śmieciarza, chociaż. O kurde, ale mi się przesunęło. A dajmy jej tego śmieciarza, żeby zbierała tych więcej materiałów rzemieślniczych, bo one się przydadzą. Ale okej, okay. Teraz tak. Teraz wiadomo, mamy dotrzeć na wyżej położoną pozycję. Bardzo nam to wytłumaczono. Czyli to jest logiczne, co mamy zrobić. Porwania. Aby go porwać. Ty, fajnie. Zmniejszyć swój obszar wykrycia. Aha, no tak. Wypchnąć porwanego do postawionego. O kurde, ale będzie ciekawe zadanie. Zbroić żywy cel. O kurde. Fak, bo to mi ucieknie zaraz. Mamy sprowadzić żywego. Więc wiecie, taka trochę... On będzie żywy, nie? O cholera. Kurde, glina, cicho. Dobra, bierz, bierz go, przenieś. Cholera. Teraz to powozu. Kurde, wysłowić się czasami nie mogę. To jest masakryczne. Ten cel ma... Okej. Okay. Wybaczcie za te hałasy. A jeszcze muszę tutaj się nimi zająć. Ała. Kurde, ja ci dam. Lać się ze mną. Ten cel w ogóle żywy? Tak, da się go podnieść. Dobra, trzeba nieść dziada. A on jest żywy, spokojnie, tylko trzeba ostrożnie.
Okej, dostarczamy dziada. Mam nadzieję, że tak po prostu go ogarniemy. Dobra, jest żywy. No tak, jest nieprzytomny tylko. O, i teraz mamy ten powóz serio używać. Kurde. A będzie dobre wyzwanie. Dobra. I wieś stawio. W ogóle chciałem jakiś temat pociągnąć, zanim tam dojedziemy. Bardzo mnie to zastanawia, czy w ogóle istnieją szanse na to, że wrócę do MTA. Tak. Myślę, że w święta, przed świętami powinno to się już jakoś usytuować, bo fajnie by było, żeby z tych filmów mogło być więcej tych wyświetleń. Na razie jest tak krucho, no ale coś się ogarnie. Już? O Boże, to chyba była najbardziej powalona pod względem banalności misja. Tylko tyle? Aha, i odblokowaliśmy 3/4 już Whitechapel, takiej dzielnicy w Londynie. Coś my tu mamy? Nie, dobra. To może jeszcze zrobimy jedną misję, bo to było, Boże, banalne w cholerę. Czyli można by było spieprzyć. Tak na zdrowy rozum nie chcę z nimi walczyć. Okej, okay. To najpierw trzeba tam dotrzeć 0,5 km. Trochę drogi jest. No ale w końcu mogę ten temat pociągnąć. No tak, jak będzie wszystko dobrze, to wrócę do MTA. I może w końcu ta oglądalność się poprawi. A jeszcze zapowiadam, że w końcu będzie coś jeszcze innego. Coś, co kiedyś nagrywałem chyba ze 2 odcinki, wrzuciłem 2 lata temu i mówiłem, że będzie z tego tylko 5 materiałów osobnych, bo więcej nie chciałbym na to poświęcać kanału, ale może jednak zmienię zdanie i będzie tego więcej w zależności od czasu i pomysłów. Mogę wam tyle powiedzieć, że zawsze z tego się robi bekę i to jest gra na bardzo długie lata, tam gdzie się po prostu tworzy własne pomysły twórcze oczywiście, które się potem mogą przekładać na zrzucenie ich do tej właśnie gry. Na pewno większość zna tą grę, przecież świat widział ją nie pierwszy raz i ci, którzy tworzyli jakieś ciekawe rzeczy na tej grze, to naprawdę mieli z tego potem wybitny zysk. Ale w zależności w którym kraju to ten zysk można uzyskać. Jeszcze niecałe 300 metrów. Kurde, nie wiem, tak mnie strollowało, będę musiał ten moment wyciąć, gdzie ten kurde walony, nie wiem, co to mikrofon czy słuchawka, no, ale po prostu były te szumy i to było bardzo dziwne dla mnie, dlatego to musiałem jak najprędzej wyciąć. Dobra, szczerze mówiąc, chce mi się teraz trochę pobiegać po Londynie, ale na chodnikach i uliczkach niż parkurem. Ciągle ten parkur i parkur, a tutaj też się przyda trochę spacerku. Ale żeśmy przeszli taką dziwną uliczką, bo jak dla mnie bardzo dziwna. No miało być bez parkuru, ale jednak ten parkur to jest niezbędna rzecz w Asasynie zwłaszcza. Ale zaraz dojdziemy na miejsce i wtedy już nie będziemy musieli się spinać. No ale jednak parkur jest niezastąpiony. Wszędzie się go znajdzie pełno. No już mamy tutaj misję. Wystarczy wejść na górę i tu gdzieś czeka na nas. Tu na właściwie. Co to było? A nie, to żeby zejść na dół. To zejdziemy. I tu na nas czeka Jacob. I mamy królową Urwisów. No i gramy. To będzie, myślę, też prosta misja. Ale długich odcinków ja nie chcę robić z Asasyna, uwierzcie. Dobra, Big Ben trochę nas zrobił w cholerę. Dzieciaczki się bawią. Wrzut kamieniem.
What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon, Annie. Here we make it our business, you know, the streets, and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence. Something you clearly need. Oh, hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Where's it doing business with you? Grubo. Koleżanki się już zaprzyjaźniły. A, facet zhejtowany, jak to zawsze. Ale trzeba teraz być fair. Teraz przełączamy się na pana Jacoba. Musi być sprawiedliwość. I też ma punkty umiejętności, które zaraz wykorzystamy. Chociaż nie, my tu już mamy wszystko uzupełnione. Więc on ma Foxa i możemy mu zostawić tego punkta. Teraz tak, dotrzyj do magazynu. No, czyli teraz się pobawimy chłopem, czyli bratem dokładnie. I jemu damy szansę troszeczkę pobiegać. Ile mamy w ogóle hajsu? Może mu coś kupimy do ekwipunku. Broń palna, pasy. On ma w ogóle pasy, więc to jest akurat wyjątek. Ale jemu nic nie kupimy jednak. Więc możemy sobie odpuścić. Broń palna. Ten pistolet kieszonkowy to szczerze za cholerę mi się nie podoba. A rękawice asasyna mamy jakie? O, możemy mu dać rękawice roboczą, żeby też miał bonusy. Takie jak mniej więcej Eevee. Okej, mamy ten nasz magazyn. Jesteśmy. A to znam ten magazyn. Cholera. Nie wzniecaj. No, czyli bez alarmu. Czyli coś, co będzie dla nas to raczej wymagające. Zabij brygadzistę, uwolnij wszystkie dzieci. O kurde, no to jest trochę uwalnienia. Nie ukrywam, to będzie trudne zadanie. Tu już trzeba będzie trochę więcej czasu i cierpliwości wykorzystać. Fuck. Dobra. Cześć, on to chyba usłyszał. Oni nie mogą zmienić alarmów, nie? Mam nadzieję. To będzie masakra. Dobra, przeniesiemy to ciało w ogóle. Takie trochę. Okej, mamy naszego przywódcę, czyli tego brygadzistę. Dobra, on niech sobie tu leży. My mamy swoją misję. Najpierw ten brygadzista. Czyli zabijamy ich po cichu. Czyli możemy skrycie zabić. Okej. Czyli coś, co działało to w Brotherhoodzie mniej więcej. Ale najpierw muszę tutaj się rozejrzeć. Czyli odpalamy znowu naszą tajną broń i sprawdzamy, jeszcze byśmy chcieli tych dzieci uwolnić. Dobrze się rozglądać muszę, bo to jest naprawdę niezmiernie ważne. Tam mamy brygadzistę. Kurde. Kurde, to będzie najtrudniejsza rzecz. Jak ja to w ogóle ogarnę? No,
Dobra, czyli już tutaj jesteśmy od tego momentu przy Sunny i oni mnie nie widzą, nie? Okej, okay. Czyli on mnie tu nie widzi. Teraz pójdę gdzieś ten koleś. On tu się wycofa. Właśnie. Oby mnie nie wykrył, oby mnie nie wykrył. Dobrze wyszło. Git. Tego brygadzistę bym zabił w cholerę. A najpierw dzieciątka trzeba uwolnić. Czyli wy teraz pierdzielacie jak najszybciej. Ale mamy tego brygadzistę. No podejdź, że no. No nic. No ja już bym od razu zabił tego brygadzistę. Na miejscu. Chwila. Dobra. Bardzo to nam pomogło. Przynajmniej ten przywódca martwy. Ale bym to ciało jeszcze przeniósł. Tak, żeby było niewidocznie. Schowane. No, idealnie. Teraz możemy się zająć resztą. Czyli przywódcę mamy z głowy. Teraz dzieciaczków trzeba uwolnić. Teraz przydałyby mi się rzutki. Dobra, mamy nasze rzutki. To bardzo nam ułatwi robotę. Okej. Okay. Jeszcze tego bym zabił. Sięgniemy w ogóle? Odsuń się, ty kutwo. No i nie zabiję go teraz. Najpierw te dzieci uwolnię. Dobra, a kysz? Gdzieś jeszcze jedne dzieciaki tutaj są. No jakoś ich teraz muszę powybijać. Bo inaczej spokoju nie będzie. O, bombkę dymną mogę zasunąć. Albo zaryzykować. Dobra, bomba dymna. Teraz jakoś przycelować. Na porządnie. Kurde, to będzie ryzykowna misja. Znaczy ryzykowny wybór. Dobra, puść. Muszę rozejrzeć się za tym drugim strażnikiem. Czy on czegoś tam nie kombinuje przypadkiem? No tego bym najpierw z noża zlikwidował. Ale tamten zaalarmuje. Chyba, że... Zrobimy taki myk. Idealnie. W stylu Jacoba może nie było hałasu. Teraz jeszcze dzwon zlikwidować. No i można uwolnić. Dobra, koniec mycia. Won stąd. Boże, jakie to było banalne. Chociaż nie, tu trzeba było się skupić. Faktycznie, ale to i tak było prościutkie. Dobra, oceniamy misję. Kurde. Banał, szczerze. Tak, serio szczerze. I cała dzielnica uwolniona spod wpływów tych świrów. Okej, okay. Czyli to już nasza dzielnica. O, wojna gangów. Ale to może w następnym odcinku.
Dziękuję bardzo za obejrzenie. Co mogę więcej jeszcze powiedzieć? Będzie jeszcze materiał, ale z innej gry. Będzie bardzo inaczej niż to miało miejsce na przykład w Assassinie albo w FIFA. Taka będzie odmiana. MTA też gdzieś wrzucę. Gdzieś za tydzień, być może jak już te święta w końcu nadejdą, to będzie tego więcej. No i co mogę powiedzieć? Przekazałem już pozdrowienia, żeby nie było. Będziecie pewnie potem pisać w komentarzach, co ty odwalasz. Nie masz nic innego do roboty. No dobra. Bez gadania, trzymajcie się na razie. No i nie zapomnijcie ocenić. Aż kusi to zrobić poza nagraniem. Ale to jest chyba bardziej misja poboczna, więc sobie to zrobię poza nagrywaniem, ale gdzie nasza kolejna misja się mieści? Nie, to nie jest to. Czy tak nie da się bardziej tej mapy pomniejszyć? Czy jestem... Nie, to jednak będzie ta misja. Nie ma wała. Rexford Kaylock, to będzie ten przywódca gangu. Trzymajcie się, na razie. Jacob też z wami żegna. Yo.